Cześć. Cześć. Z tej strony ekipa przy planszy. Miał być odcinek w tygodniu bonusowy, no ale wiecie, wyszło jak wyszło. Przede wszystkim to, dlaczego ten odcinek jest w weekend. Po pierwsze, w tygodniu nic nam w łapki nie wpadło. Taka jedna drobnostka, o niej też powiemy. Czy może nawet nie drobnostka, coś fajnego naprawdę. Natomiast przy okazji zawsze sobie mówimy, że nie będzie żadnych super planów, a tu jednak plany się pojawiły. I akurat pewnie jesteśmy teraz u Piotrka rodziców na działce i grillujemy, a wy macie czas, żeby to oglądać. Więc zaczynamy. Mamy dla was odcinek ten, o którym mówiliśmy, czyli o gierkach z zagranicy. Jest to jedno wydawnictwo, które przysłało nam dość sporą pakę. To gry, które ukazują się powoli na polskim rynku, niektóre sklepy je sprowadzają, więc tym bardziej nam zależało, żeby wam je pokazać, bo my w niektórych już się wcześniej zakochaliśmy na BGA. Dokładnie tak. A jakie to wydawnictwo? Wydawnictwo Allplay. Dokładnie. Więc to wydawnictwo w zasadzie sponsoruje cały ten odcinek, z wyjątkiem tego jednego, które rzutem na taśmę się tutaj nam wbiło, więc postanowiliśmy je pokazać i może w sumie od tego zaczniemy. Od tego innego, polskiego wydawnictwa. Tak, od polskiego wydawnictwa, ponieważ Egmont nam zaskoczył. I to zaskoczył nas bardzo. Przysyłając nam premierę. To tam masz premierę. Owocową. Owocową, tak. Ponieważ dostaliśmy tak. Cytrynę. Cytrynka. Pomarańczkę. W ogóle to jest hit. Gdzie mandarynka? Dostaliśmy ananasa. Bo jeszcze była limonka. Tak, a przy okazji była sobie w paczce książka Zielone koktajle odchudzające i dietetyczne. Jakby Egmont nas znał i wie, że musimy się troszkę odchudzać. I że jesteśmy na dietach sałatkowych. Też, i to jest w ogóle hit, bo dostaliśmy od nich blender. Personalny. To jest hit w ogóle. Od wydawnictwa planszówkowego dostaliśmy blender. Pokrowiec w komplecie. Ale to wszystko jest za sprawą akcji promocyjnej gierki Fruit Cup. Mam wrażenie, że to takie trochę Ninja Fruit, które kiedyś było... Było takie coś, tak przecinało na telefonie. Piu, 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 nie? Tak się robiło. A my nie powiemy o tej grze wam nic. Bo my ją tylko... Chcieliśmy wam tylko pokazać taką super pakę, natomiast generalnie gierka... Do nich wrócimy oczywiście. O, tak, no. Gierka ma w sobie, ma tutaj jakieś łyżeczki, jakieś kubeczki. Coś tu będziemy, jakieś właśnie sałatki owocowe chyba robić i stąd ta cała akcja. Bo są tu jakieś kawałki owoców, mniejsze, większe, kosteczki, mamy karty. Instrukcja jest bardzo, bardzo krótka, bo to jest tylko taka instrukcja dość prosta. Jeszcze nie wiem, bo to naprawdę dosłownie przed chwileczką przyszło. No widzicie, że to jest jeszcze zapakowane. W związku z tym, że pewnie zanim ogramy i wam pokażemy, to owocki zjemy i je zblendujemy na jakiś pyszny koktajl z tej książki, no. To chcieliśmy wam tylko się, no, pochwalić, co mam powiedzieć, pochwalić taką super paką od wydawnictwa Egmont. Jak tylko zagramy, damy wam znać, bo to jakaś super gierka i dla dorosłych, i dla dzieci. No, ja jestem w ogóle w szoku, nie? To jest po prostu... To się nazywa zajebisty marketing. Tak. Naprawdę. Niektórzy wydawcy potrafią zaskoczyć. Ale tak, aż tak zaskoczyć, że wiecie, jak ja otworzyłem paczkę i patrzę, a ananas. Co myślę, what the fuck? Na początku w ogóle nie wiedziałem, co to idzie, bo to była taka paczka niespodzianka. Nawet nie dostałem tylko powiadomienia od kuriera. Żadnego innego powiadomienia. Otwieram to, tam w środku ananas. Wyciągam blender. Mówię, matko boska, Marcin zamawiał jakieś blendery, co jest? Ale patrzę, Egmont. I dopiero później na końcu wyciągam grę. Mówię, no to niezłe, niezłe to tylko, zaskoczenie. To tylko taki opis zrób jako pierwszy perfekcyjną sałatkę owocową dla małpiego króla. Bądź jednak czujny, małpi król ma swoje specjalne zachcianki. No i właśnie mamy te łyżeczki, punkty, kawałki owoców, karty zadań, kolorowe plansze, kafli stolików, no i od te kubeczki. To jest gierka od lat 8 do 108, od 1 do 6 graczy. No ciekawe. Ciekawe, kiedy ona ma premierę. Czy byś miał to jeszcze na ten? Na półkolonie, no przecież dzieciaki w tej młodszej grupie to świetnie by się bawiły w takimi kubeczkami. Już teraz, dopiero teraz to widzę, że to by się idealnie sprawdziło. Tu był list od Egmontu. Jeszcze mogę sobie dokupić. Tylko 19 właśnie... czerwca, premiera już w tę środę, 19 czerwca. No to idealnie, bo półkolonie zaczynają się 8 lipca. Gra kosztuje 149,99 i jest dostępna na Egmont. Okay. Oraz w sklepach z planszówkami, oczywiście w księgarniach, stronach Empik i marketach prowadzących sprzedaż gier planszowych. Super, super, będziemy jak to sprawdzać. Gramy, damy wam znać, ale no jest. Super paka, bardzo dziękujemy Egmontowi za taką przesyłkę. Teraz gierki od wydawnictwa Allplay, które pokażemy i zaczniemy od tych mniejszych pudełek, bo tych mniejszych pudełek były 4. Słuchajcie, z tym jest w ogóle tak, że my nie wszystkie jeszcze zdążyliśmy zagrać. No bo wiadomo, jak wielka paczka przyszła, nie wszystkie udało nam się ograć, ale pokażemy wam wszystkie, które były,
Bo ja też jakby przeczytałem już instrukcję do reszty, więc jakby coś to wiemy, o czym to jest. Pierwsza. Zagraliśmy w gierkę Switchbacks. Gierka, w której będziemy no trochę tak działać pod względem liczb. I będziemy tutaj musieli układać sobie takie chronologiczne kafelki układane po sobie, aby budować wędrówkę. Mhm. Mamy sobie wędrowców, którzy będą nam to po tej konkretnej ścieżce chodzili. Mamy kafelki oczywiście z różnymi numerkami, które będziemy ustawiać obok siebie, aby zdobywać konkretne punkty. Natomiast podczas przygotowania rozgrywki kilka kafelków odkładamy. Mhm. Więc tym samym nie będzie zawsze konkretnych kafelków, czyli nie wszystkie po sobie nastąpią. Mhm. Więc już to też nam będzie jakby ograniczało nas w tym, że nasz plan trochę może być zniwelowany, bo my mamy kafelki, które są na naszej ręce, dokładamy kafelek, potem będziemy kafelek sobie dobierać, aby ta ręka była cały czas w kafelkach. No my oczywiście graliśmy we wszystkie te gierki, nie we wszystkie, no nie. Ale we większość na dwie osoby, tak. Więc w tę grę zagraliśmy na dwie osoby, to jest gierka, która potrwa około 15 minut, no oczywiście no. Bardzo ładnie wykonana. Mamy tutaj takie małe mipelki z ludzikami, no oczywiście kafelki z liczbami, które będziemy zagrywać na planszy, którą budujemy z takich po prostu planszetek, bo to się wszystko jakby mieści w takim małym pudełku, więc plansze układamy z takich puzli. Tak naprawdę tutaj mamy w zasadzie niewiele akcji, bo po pierwsze możemy albo dołożyć kafelek, albo sparować sobie ludziki, albo położyć te ludziki na tej planszetce. Tylko jakby ciągi rosnących po sobie liczb w wielkości 4 bądź więcej tak. Z naszymi ludzikami będą nam punktować. Punktują tyle, ile mamy tych ludzików. Tak. Jeżeli właśnie mamy sparowanych ludzików, no to jest oczywiście razy 2. Więc zasady są naprawdę bardzo proste i to jest ta gierka z serii, gdzie możemy wprowadzić kogoś tak naprawdę chyba tam w minutę, tak? To się tak, nazywało. Bo one są podzielone właśnie na serię i to jest właśnie one minute to teach. Tak, czyli dokładnie. Minuta na naukę i rzeczywiście tak jest. Prosta, ale powiem wam szczerze, można się poblokować. Jest całkiem sporo interakcji takiej negatywnej, bo tak. Jeżeli ja już widzę na przykład, że Marcin chce utworzyć sobie ciąg z liczb, dajmy na to 11, 12, 13, a ja na ręce mam 14, to wiem, że będzie zablokowany. Że on niby idzie sobie w ten rząd, ale jeżeli nie dołoży tam kolejnej rosnącej liczby, czyli w dół, bo ja już mam tą większą jedną na ręce, której nie muszę zagrywać, albo wiem, że taką odrzuciłem, mm-hmm. Ponieważ my znamy kafelek, który odrzucamy, ale nie wiemy, co odrzuca inny gracz, tak naprawdę to może bardziej pokrzyżować plany, albo specjalnie możemy się blokować. No, tak, jak żeśmy sobie zakrywali specjalnie kafelek, mimo że mi tam nie pasuje, to tam położę, żeby po prostu ktoś nie mógł sobie tego dołożyć. Ciekawy jestem, jak to działa na więcej osób, ale gra jest wykonana super. W małym pudełeczku one są super jakościowe. W ogóle każde pudełko jest mega jakościowe. Mhm. Jeśli chodzi o ten tytuł, to z mojej strony jedyny drobny minus to jest ten, o którym już kilka razy powtarzałem, że jeśli chodzi o dwóch graczy, no to mamy narzucone konkretne kolory graczy, czyli ja nie mogę być żółtym. Tak, dokładnie. Trzeba być czerwonym i niebieskim. Świetna Mindspace. Czyli gierka. Tutaj ona już jest z serii Small Box Big Games, czyli już tutaj mamy malutkie pudełko, ale dużą grę w środku i rzeczywiście mieści się tutaj całkiem fajna wykreślanka, powiem wam szczerze, ponieważ mamy tutaj sucho ścieralne, w ogóle wszędzie tu są sucho ścieralne planszetki. Nawet jeżeli zapisujemy punkty, to one są w każdej tej grze, nie są notatnikiem, tylko są planszetką i dodatkowo jest marker. I to jest super, bo też nie marnujemy papieru. Tak, dokładnie. Mamy kolorowe kostki, mamy karty z różnymi kształtami tetrisowymi i mamy planszetki sucho ścieralne właśnie, jedna do zaznaczania tej punktów. Po drugiej stronie są opisy. Gry, tak, po drugiej stronie są opisy, co oznaczają każdy kolor. No i planszetka mózgu. Z jednej strony taka, z drugiej strony troszkę inaczej wyglądająca. Tak, przyjrzyjcie się, to jest mózg. Podzielone na konkretne sekcje, możemy wybrać, że to są konkretne, nie wiem, półkule mózgu, konkretne obszary, mamy istoty szare, które są już wyrysowane. Tutaj widać na dole rdzeń kręgowy, który już wychodzi z planszetki, mamy taką drobną przypominajkę. No i tu rzeczywiście działamy sobie z konkretnymi myślami tak naprawdę, tak. Bo będziemy tutaj te myśli musieli poukładać jakoś na tej planszetce. Dokładnie. Tego mózgu. Co mi się podoba, to jest to wykreślanka właśnie, w której korzystamy z kolorowych flamastrów, więc tak naprawdę wyrysowujemy kształty tetrisowe, które są z konkretnymi kolorami powiązane. Na początku myślałem, że w ogóle taki, wiecie, zielonkawy, czy ten niebieski, to w ogóle nie będzie na tej planszetce widoczne, ale super. Są świetne, te pisaki. Bardzo dobrze są widoczne. Też są bardzo fajne zasady, na przykład nie mogą dwa takie same kolory się są stykać. Jeśli mamy te tutaj cele, które spełniamy je tak jak w kartografach, czyli ten, kto pierwszy spełni, ma więcej punktów, reszta graczy, jeśli spełni, ma mniej tych nie punktów. Nie w kartografach. Welcome to. Welcome to. O Jezu, przepraszam. W kartografach nie ma takich celów. W kartografach oczywiście kolorujemy. Tobie się Tetris pomylił. Tak, tak, tak. No ale właśnie to jest też spoko, że mamy sobie kosteczki. Kosteczkami przyporządkowujemy w każdej rundzie. Rund mamy tyle, ile kart.
czyli chyba 12. Rzucamy sobie kośćmi i każda kość określa konkretny kolor do konkretnej karty. Karty układamy sobie, że mamy 1, 2, 3, 4, 5. Oczywiście ustalamy, od której strony to będzie. I wtedy sobie takie kości przyporządkowujemy do konkretnych kart zgodnie z tą kolejnością. I one są tylko do tego, aby określić, który kolor jest przy którym kształcie. Tak, czyli na przykład jeżeli do tego kształtu wyleciałaby nam na przykład pomarańczowa trójka, ponieważ ona by leżała jako trzecia karta i dopasowalibyśmy tutaj tą pomarańczową trójkę, to znaczy, że wszyscy gracze mogą wkreślić sobie ten kształt w pomarańczowym kolorze na swojej planszetce. A każdy z kolorów, kształty nie mają znaczenia, ale każdy z kolorów daje jakąś akcję. I na przykład zielony kolor daje nam kasę, którą możemy później jakoś inaczej wydawać. Różowy na przykład daje nam to, że będziemy na koniec gry dodatkowo punktować za ten sam kształt w innych kolorach niż różowy. Fioletowy na przykład z pomarańczowym musi być ze sobą dotykać się. Niebieski po prostu za każdym razem będziemy wykreślać na naszej planszetce, by nie mieć punktów minusowych, ale jeśli niebieski będzie w różnych tych pięciu sekcjach, które mamy w tym mózgu, dodatkowo jeżeli wykreślimy wszystkie obszary w konkretnej sekcji mózgu, zgarniamy dodatkowo punkty, plus zgarniamy monetkę. Więc tutaj zasad jest troszkę. My zagraliśmy w to zarówno w dwie osoby, zagraliśmy w to również w czwórkę razem z Marcinem i Ulą z Geekowie z Dreadami. Na początku też byli tacy trochę przytłoczeni, że jest dość sporo zasad. Tak. Ula mówiła, że taka mała gierka, tak dużo zasad. I tak trzeba dużo pamiętać. Tak oczywiście się może to wydawać, ale naprawdę to się z czasem staje bardzo klarowne i przejrzyste. Też fajne, że gra oczywiście jest regrywalna, bo mamy losowość kości, mamy różne kształty. No i oczywiście mamy te cele, które będą różne na każdą rozgrywkę. Mi się naprawdę ona bardzo podobała i wydaje mi się, że wiele z Was, nas tutaj słuchających, wiemy, już znamy też Wasze gusta, bo piszecie do nas komentarze i tak dalej, to wyobrażam sobie... No jesteśmy w mózgu, to może być wszystko na odwrót. To wyobrażam sobie, że ta gierka na pewno by Wam się spodobała. I wydaje mi się, że ta gierka ma duży potencjał na to, aby pojawić się jako nasz nowy gameplay na kanale. Bo wydaje mi się, że tutaj my Wam to staraliśmy się wytłumaczyć, ale jak tego nie zobaczycie, to ciężko pokazać. Warto kupić. Warto się nią zainteresować. Chomp? Chomp. Chyba chomp. Chyba tak. Gierka, która się może trochę kojarzyć z na przykład Point Salad. A mogę się kojarzyć z nią dlatego, ponieważ mamy tutaj karty dinozaurów, które są powiązane z jakby zarówno celami, jak i obszarami. Karty są dość spore, bo są takie wielkie kwadraty, które się mieszczą w tym pudełku. W zależności od liczby graczy będziemy konkretną liczbę kart odrzucać. Każda karta, jeżeli chodzi o teren, jest inna, a po drugiej stronie każdej karty mamy różnego rodzaju cele. No i to od nas będzie zależało, czy karty dobieramy jako cel, czy karty dobieramy jako teren. Tereny... To koniec podobieństwa z Point Salad. Tak. Te tereny nie będą zbyt duże, kart generalnie nie będzie dużo, są chyba z ich 9 na gracza, nie dużo, no. Albo 8 na gracza. No, nie dużo. No i generalnie mamy zarówno różnego rodzaju kształty, które w sensie nie kształty, tylko różnego rodzaju obszary, które będziemy na siebie nakładać, będziemy je ze sobą stykać, bo ta gierka jest dość specyficzna, no w końcu to gra o dinozaurach. Więc na koniec rozgrywki zacznie się wyżerka. Najpierw dinozaury mięsożerne będą chciały zjeść mięso. Mamy takie konkretne symbole z mięsem. Jeśli nie będą miały mięsa, no to będą musiały zjeść innego dinozaura roślinożernego. Dinozaur roślinożerny za to musi zjeść rośliny. Jeśli ich nie zje, po prostu umrze. Mamy sobie również gniazda, w których będziemy mogli jajka dinozaurów przechowywać. Mamy sobie również skażenie, czyli taką ropę, która będzie powodowała to, że dinozaury będą ginęły. Okej. Więc to się trochę dzieje. Dodatkowo, jeżeli na przykład mamy dużego dinozaura, no to on będzie mógł zjeść na przykład tylko i wyłącznie mniejsze, nie będzie mógł zjeść większych. Jeśli przypuśćmy, będzie właśnie mały dinozaur, mięsożerny, nie będzie mógł zjeść większego roślinożernego. To trzeba tak wszystko poplanować, aby się zgadzało. No i plus tutaj właśnie po drugiej stronie jest sporo celów, które będą nam punktowały. No tak, nie wiem. Każda karta jest inna. Na przykład 2 punkty za każdą parę mięsożernego i roślinożernego dinozaura. 1 punkt za każdego mięsożernego. 6 punktów, jeżeli mamy najwięcej pustych gniazd. Mamy jeszcze żetony właśnie wymarłych, bo musimy na koniec oznaczyć wymarłe dinozaury. No i musimy mieć też jajka, które będziemy wkładać sobie do gniazd. Wszystko notujemy sobie na takiej małej właśnie suchościeralnej planszetce, na której możemy oznaczyć sobie 4 graczy. Mamy informację o tym, że każdy przeżyły na koniec rozgrywki duży dinozaur, największy, to 3 punkty, średni to 2 punkty, mały to 1 punkt, każde jajko w gnieździe to 2 punkty. No i oczywiście punkty z celów, które dobierzemy, a celów możemy mieć tyle, ile tak naprawdę chcemy. Tutaj rzeczywiście karty rozkładamy podobnie jak w Point Salad, czyli jedna karta leży tyłem i jest odwrócona
i widzimy cel, druga leży pod spodem, przodem, widzimy to, co możemy sobie zabrać. Jeżeli zabieramy tą z obrazkami i dokładamy ją do swojego terytorium, to ta, która leżała na górze, obracamy ją na drugą stronę i dokładamy nowy cel. I to jakby jest rzeczywiście bardzo podobne do tego, że tutaj sobie manipulujemy. Czy bierzemy jednak kartę terenu i będziemy coś dokładać do swojego terytorium, czy bierzemy cel, bo za coś tam będziemy punktować potem na koniec. Samo dokładanie już później tych kart... Trochę jak King Domino. Jak Nimalia. Okej, okay, tak, dobra. Jak Nimalia, wręcz bym powiedział, że to jest Nimalia, ten vibe bardzo duży, okay. Tylko rzeczywiście trzeba wiedzieć, jak te karty dokładać, ponieważ tylko, tam punktujemy za stada. W Nimalii chyba trzeba jedną na drugą nałożyć, a tu możemy dokładać a tu obok. Możemy nawet obok, tak. Ale możemy też zakryć jedną całą kartę drugą. Tak. I tutaj rzeczywiście my musimy budować stada tej samej wielkości. Ja jak grałem pierwszy raz, to zrozumiałem to źle, bo grałem tak, że budowałem sobie stado roślinożernych, stado mięsożernych. Okazało się, że żadne mi nie zapunktowało, bo trzeba było stado małych roślinożernych, stado dużych roślinożernych, małych mięsożernych i to tylko wtedy dawało punkty. Więc rzeczywiście tam jest sporo kombinowania i powiem wam, że rzeczywiście to też jest gra, która ma zapisane one minute to touch, a ja bym powiedział, że to jest small box, big game. Mogłoby no to tak, być. W sensie, no bo rzeczywiście do wyjaśnienia zasad to jest bardzo proste, natomiast do kombinowania już bardzo gorzej. Bardzo dużo kombinowania, już gorzej, tak. No. Chociaż na razie z tych trzech ta mi się podoba najmniej. Tak, ta mi się też podoba najmniej, ta mi się najbardziej podoba. Bo jeszcze jest czwarta, w którą nie graliśmy sale. I Piotrek teraz powie, tak, co w niej jeszcze chodzi. Jest sale, słuchajcie, tutaj akurat przeczytałem tylko instrukcję. Gra, która opiera się na trick takingu i to jest gra typowo dla dwóch osób. W nią tylko można zagrać dwie osoby, 20 minut. Tutaj mamy trzy planszetki, planszetka Krakena, Oceanu i plansza gry. My będziemy takim stateczkiem się poruszać po tej planszy Oceanu, będzie nadgonił Kraken. No i wiadomo, tu będziemy mieli karty na swojej ręce i gracze będą między sobą zagrywali lewy. Więc będziemy jakby rozstrzygać te lewy, będą ta główna mechanika trick takingu jest tutaj zachowana, ale szczerze musiałbym w to zagrać, żeby więcej dowiedzieć się, mniej więcej jak to działa, bo ja przeczytałem instrukcję i wiem, że tam nas goni jakiś kraken, wiem, że nam ten statek może zatopić się, wiem jak wygrywamy, wiem jak trzeba zagrać te karty, ponieważ mamy karty w kolorach, więc jeżeli gracz rozpoczynający zagrywa kartę na przykład szóstkę w kolorze czerwonym, nie wiem czy taki jest, bo tak teraz sobie strzelam, ale mówię, to trzeba zagrać w tym samym kolorze, żeby wygrać i jeżeli będzie wyższa, no to wiadomo, no to jak w każdym takiej grze, nie? A to jaka seria? To już jest coś innego. A to jest Tricky Card Games, czyli okay. To jest gra, która opiera się właśnie na trick takingu, bo oni troszkę w swoim portfolio tych trick takingowych gier też mają. No to wszystkie wieczka są na odwrót założone. Więc to jest jeszcze przed nami, podejrzewam, że jak zagramy, to na pewno do was wrócimy. Oczywiście. Z tym, zwłaszcza, że to jest ich chyba jakaś jedna z nowszych premier i ona była już dostępna u nas w Planszomanii. Okej. Okay. To było dostępne w Planszomanii, to było dostępne w Planszomanii, to chyba jest przed sprzedaży na Planszostrefie, a to nie wiem, czy było dostępne, jeżeli było, to powiedzcie. Czyli tutaj mamy malutkie pudełeczka, tak. I to jest jakby pierwsza część paki, a teraz będzie druga część paki, czyli pudełeczka większe. Jeśli chodzi o większe pudełeczka, to gierka, która się pewnie, no... Ja uważam osobiście, spodobałaby się naprawdę każdemu. Każdy powinien w tę gierkę zagrać. Jest to gierka, która już też się gdzieś tam przewijała i o niej można było troszkę posłuchać. To jest gierka, która powinna być po polsku. Tak, jest to gra Habitats, w której będziemy poznawać zwierzaki. Będziemy sobie jeździć takim super jeepem i to jest gierka oczywiście kafelkowa, w której będziemy sobie tworzyć grupy zwierząt. Mhm. Generalnie dokładanie kafelków i to, jak je sobie grupujemy, trochę się kojarzy z nową Luną, ponieważ tak będziemy tutaj sobie terytoria budować z kafelków. Słuchaj, gierka przede wszystkim jest oczywiście pięknie wykonana jak wszystkie gry od tego wydawcy. Mamy kafeleczki w takim pięknym w ogóle worku, który już się bardzo kojarzy z takim afrykańskim klimatem. Gierka jest w ogóle też dla 5 osób. Każdy na początku gierki otrzymuje sobie taki kafelek startowy, od którego będzie zaczynał budować swoje terytorium. W zależności od tego, ile gra osób, będziemy sobie korzystać z konkretnej planszetki, która nam będzie wyznaczała konkretną liczbę rund. Powiedzmy, że sobie zagraliśmy w 4 osoby, bo też tak graliśmy. Graliśmy i w dwójkę, i w czwórkę. I mamy tutaj przede wszystkim u góry planszetki informacje o tym, jak musimy kafelki początkowo rozłożyć i jak muszą być rozłożone nasze samochodziki. To jest ważne, bo samochodziki muszą być rozłożone zgodnie z tym, co tutaj jest narysowane. Takie jeepy. Te jeepy tutaj są oczywiście dla 5 osób, bo gierka dla 5 graczy jest. I musimy tak ustawić. To jest ważne, czyli że przód, czy po boku, tak. I tak dalej, bo te samochodziki będą po tej planszy, w cudzysłowie, jeździć i te konkretne kafelki zgarniać.
Oczywiście, mamy też masę kafelków związanych z celami. Jeśli ktoś nie jest anglojęzyczny, no tutaj jest odrobina tekstu, ale kafelki są na tyle intuicyjne, że nie ma z tym większego problemu, aby to zrozumieć. I układamy sobie przy każdym roku, bo rozgrywka trwa 3 lata, musimy sobie rozłożyć dwa kafelki celów. Oczywiście układamy je losowo, czyli kładę sobie przy pierwszym. Tu jest akurat na dwie osoby. Tutaj sobie kładę taki kafelek i tutaj, więc my już wiemy przez całą rozgrywkę, jakie będą nam cele punktowały po każdym roku. No i zgodnie z liczbą graczy, każda runda to inna liczba tur. Czyli na przykład pierwszy rok na 4 graczy to 8 tur, a potem drugi i trzeci rok to 7 tur. Po każdej rundzie będziemy zgarniać punkty związane z tymi celami. No i na przykład w rozgrywce na 4 osoby pierwszy gracz otrzyma 3 punkty, drugi 2, trzeci 1, czwarty 0. No i mamy na przykład tutaj jakieś cele, jakiś najdłuższy... Najwięcej krawędzi. A, najwięcej krawędzi, najwięcej otwartych krawędzi, tak. Bo teraz mamy sobie ten samochodzik. To jest taka rozłożona plansza właśnie na takiej siatce. Mamy samochodzik. Ja dzięki temu samochodzikowi mogę określić, które kafelki mogę brać. Jeśli samochodzik sobie stoi w ten sposób na planszy, to ja mogę wziąć kafelek zwierzaka, mogę wziąć generalnie każdy kafelek, który jest na planszy. Tutaj są kafelki i zwierzaków, jest ich najwięcej, ale są też kafelki związane z... Tam jest jakaś infrastrukturą. Wieża, brama, tak, obozowisko. Tak, i możemy wziąć kafelek, który jest przed samochodzikiem, po boku samochodziku, po prawej bądź po lewej. Nie możemy wziąć kafelka, który jest z tyłu. Jeśli wezmę sobie kafelek, który jest po lewej stronie, w waszym przypadku, to mój samochodzik, po wzięciu tego kafelka, ja go dokładam przed sobą, bo tworzę swoją siatkę, a samochodzik się obraca w stronę kafelka, który został wzięty, jedzie w jego stronę i za tym kafelkiem ustawiamy kafelek... W tym miejscu, w którym był samochodzik, stawiamy nowy. Dokładnie. No. To znaczy, w dobranego tegaz dołożonego tegaz kafelka mój samochodzik nie weźmie, bo kafelek jest za nim. Mogą być sytuacje takie, że jesteśmy bardzo ograniczeni, bo samochodzik podjedzie pod całą krawędź naszej siatki, więc nie mamy zbyt dużego wyboru. Ale gierka jest super, bo tworzymy sobie właśnie grupę. Mamy mnóstwo zwierzaków. My to dzięki tej grze mnóstwo zwierzaków w ogóle poznaliśmy. I to jest super. Mamy kafelki w 4 kolorach, czyli mamy 4 siedliska zwierząt. Na każdym kafelku jest informacja, jakie muszą być inne siedliska sąsiadujące z tym kafelkiem, chodzi o grupy. Tak, czyli na przykład tutaj mamy lemura katta i słuchajcie, tutaj mamy, on jest akurat na zielonym tle i żeby dostać za niego 6 punktów na koniec rozgrywki, to on musiałby sąsiadować z 2 kafelkami żółtymi, 2 kafelkami zielonymi i 1 kafelkiem takim czerwonym. Jeżeli mamy tutaj 2 żółte. Na przykład żółte kafelki, to nie oznacza, że musi być jeden żółty tu, drugi tu. To mogą być 2 tutaj w grupie, obok siebie. 2 w grupie, tu 2 kolejne zielone w grupie, 1 czerwony i tyle. Mamy. Czyli robimy coś podobnego, jak było w Nowej Lunie. Słuchajcie, wyboru kafelków jest mnóstwo. Są kwiatki, są jakieś świnie, krokodyle. Gra jest w ogóle ślicznie wyrysowana. Dla mnie to jest takie świetne połączenie właśnie tego, co już znam, czyli w przypadku Nowej Luny właśnie, z czymś całkowicie nowym. A przy okazji są zwierzątka, więc jest super. No, dokładnie. Oczywiście jest tablica wyników, tak jak powiedzieliśmy w kolejnej grze, suchościeralna, więc mamy właśnie punktowane po każdym roku cele. W każdym oczywiście roku mamy 2 cele, a następnie punktujemy punkty, punktujemy za zwierzęta, za kwiatki, za wieże obserwacyjne, za turystów, za bramy, za obozowiska. Każdy kafelek, ten specjalny, ma jakieś tam inne zasady punktowania, ale super, naprawdę świetna na gra. Na 2 i na 4 osoby działa wyśmienicie. Picobello. Tak. Kolejny tytuł, w który graliśmy, w tym tytule ja się osobiście zakochałem na BGA, to Roll to the Top. Gierka wersji fizycznej dla mnie jest obłędna, bo w ogóle samo to, jak ona... Wykonanie samo, nie? W ogóle sama już plansz, same pudełko jest takie fajnie świecące. Takie no. Oczywiście instrukcja jest bardzo sprawna, bardzo krótka. To jest gierka również kreślanka, ponieważ mamy tutaj kości w różnych kształtach, w różnej liczbie ścianek, z cyframi. Mamy zapakowane w ogóle w takie super koperty, planszetki. No i to jest tak naprawdę gierka o zwiedzaniu świata. No i mamy sobie pierwszą kopertę, w której mamy planszę dla... To jest gierka dla 6 osób, więc mamy 6 plansz. I po jednej stronie mamy takie super wieże Eiffla, a po drugiej stronie mamy piramidę, na przykład w Gizie. Więc my podróżujemy po świecie i będziemy konkretne zabytki odkrywać. Takich kopert mamy 3, więc mamy tak naprawdę 6 różnych plansz, które będziemy realizować. No i gierka polega na tym, że rzucamy sobie kośćmi. Tam generalnie polega to na tym, że będziemy dzięki specjalnej kości
kości dodawać, odejmować, będziemy kości niektóre zamieniać. W sensie więc... nie dodawać i odejmować, Marcin mówi, że jak mamy pulę kości, to raz będziemy kości z tej puli zabierać, a raz do tej puli dodawać. Więc raz możemy wrzucić tylko jedną kością, a raz możemy nawet pięcioma rzucić. Tak. No i to, co wypadnie na kościach, to te wyniki będziemy mogli ze sobą dodawać, aby móc wpisywać wartości. Oczywiście możemy również wpisywać wartości, które na kostce wypadły. No, ale są kostki, które są czterościenne, sześciościenne, ośmiościenne, jest nawet kostka dwudziestościenna. Więc mogą być wartości naprawdę dość spore. A gierka polega na tym, że od samego dołu konkretnego zabytku musimy iść ku górze. Jeśli graliście w... Jest taka podobna gierka. Wyleciało mi z głowy. Dobra, przepraszam. Nie było tematu. Wpisujemy sobie wartości od dołu. Czyli nam zależy, aby na samym dole były najmniejsze wartości, czym wyżej, żeby były większe. Musi być sytuacja taka, że wpisuję back to the office. Od krefla. Tak. Jest taką też gierką, gdzie wpisujemy wartości w hierarchii biura od najniższych wartości do wyższych. Więc na przykład tutaj sobie wpiszę jedynkę i wpiszę jedynkę, więc wyżej może być jedynka, bądź może być wyższa wartość, ale jeśli ja wpiszę na dole dwójkę i na przykład trójkę, to wyżej może być tylko trójka bądź wyższa wartość, bo już mamy fundamentem jest dwójka i trójka. Więc nie może być również wyżej, nie może być dwójka, bo pod nią jest wartość wyższa. Więc no musimy tak to kombinować, aby te wartości wpisywać tak mniej więcej, no nie zawsze się da, aby wpisywać te wartości od najmniejszych do największych, ale przy okazji musimy tak to planować, aby przede wszystkim być pierwszym, bo gierka się kończy, kiedy pierwszy gracz zapełni wszystkie pola. I koniec. I automatycznie wygrywa. Gierka jest na BGA, więc jeżeli macie, korzystacie sobie, przetestujcie, bo naprawdę to bardzo fajnie tam działa. Nie wiedziałem, czego mam się spodziewać w wersji fizycznej, ale jestem naprawdę bardzo miło zaskoczony. Przyjemnie, tak, bardzo przyjemnie, bardzo mi się to podobało. No takie odkrywanie świata, a poza tymi właśnie dwoma, o którymi powiedzieliśmy, to dalej mamy jeszcze... Tu jest chyba Stonehenge, jest jakieś drzewo... No właśnie, ja nie wiem, jakby na BGA są na pewno trochę inne. Te są jeszcze inne warianty w ogóle. Bo na BGA też jest chyba dodatek wgrany, bo do tego też jest dodatek. A je tutaj są napisane. A w każdej tej kopercie są właśnie jeszcze pocztówki z podróży, więc tu mamy dokładnie napisane piramida w Gizie i wieża Eiffla. W trójce mamy... No tu masz narysowane. A, w trójce mamy Messina by Sands. I half... Nie, dobra, zawsze będzie, że Eiffla i piramida w Gizie. Tak, to mam wszyscy wrażenie, znają. Że później są w tamtych dodatkach są jakieś takie też znane rzeczy, ale super to jest gra. Naprawdę bardzo, bardzo przyjemna. Cieszę się, że akurat mieliśmy okazję w nią zagrać w wersję fizyczną, bo graliśmy bardzo często na BGA. Polen, gra, którą można kupić u nas w polskich sklepach, rzeczywiście w planszostrefie była, nawet we Wrocławiu na OMG można było kupić sobie na stanowisku. Gra, w której będziemy zagrywać karty, mamy takie żetony i te żetony będziemy właśnie układać na środku planszy, na nich są różnego rodzaju owady, mogą być podwójne, potrójne, pojedyncze. I te owady właśnie będziemy zagrywać na swoich kartach, żeby zdobywać większość, jeżeli otoczymy jakiś dany teren kartami swoimi, a karty mają taki specyficzny, śmieszny kształt. Wyglądają tak, aby jak będziemy je zagrywać, to w miejscach tutaj takich będą leżeć te żetony z tymi owadami. Na przykład jeżeli tutaj byłby żeton z owadem z motylem, to znaczyłoby, że teraz ja już mam po jednym, dajmy na to motylu, bądź czymś innym, bo to jest gwiazdka akurat, czyli to jest Joker, do większości, czyli gracz, który będzie miał wszystkie karty, tu się pojawią i gracz, który będzie miał większość owadów, które są określone na tym żetonie w środku, będzie zdobywał żeton tego owada po prostu do siebie. Te żetony tutaj, to powiem wam, to jest na przykład motylek. Nie wiem, czy to w ogóle widać, ale one się mienią i to są mipelki tak śliczne, że głowa mała. Mamy tutaj właśnie motyle, mamy pszczoły, bądź osy, a bardziej pszczoły. Piękne. No i mamy takie majowe chrabąszcze. Piękne, zielono mieniące się, zielono-żółte. No coś wspaniałego. Jakość wykonania i tak naprawdę tutaj wygrywa gracz, który uzbiera najwięcej punktów jakby za ilość zebranych tych owadów w przewadze nad innym. Tak, tam w ogóle warunki punktowania są różnego rodzaju, no bo jeśli będzie sytuacja taka, mamy trzy grupy owadów. Jeśli będzie tak, że ja mam przewagę w dwóch minimum grupach,
Mhm. Możesz oddać tę instrukcję, bo nie chcę skłamać. Albo dwóch, albo wszystkich trzech. To wtedy w ogóle gra się kończy, nie ma żadnego punktowania. Ja po prostu wygrałem rozgrywkę. Tutaj jest na końcu informacja. Jeśli ja bym przynajmniej miał przewagę, na przykład bym zgarnął najwięcej motyli, jak i najwięcej pszczół, to z automatu się kończy rozgrywka. Ja ją wygrałem. Jeśli by była sytuacja taka, że właśnie są tam jakieś potem remisy, to potem dopiero jest punktowanie takie standardowe i mamy warunki punktowania rozpisane. Mhm. I jest tam taka hierarchia, co się dzieje, jeśli są kolejne dalsze na przykład remisy. No ja chyba wygrałem to automatycznie. Tak, bez żadnego punktowania. Tak, bo miałeś przewagę, no. Tak. No bo to tak się naprawdę nie kontroluje za bardzo, co się dzieje dookoła. A przydałoby się, żeby to obserwować, ale naprawdę gra jest świetnie wykonana i grało mi się w to przyjemnie, co na dwie osoby. Wiadomo, że na więcej pewnie jest większa walka. Tak. Pomiędzy, jeżeli chodzi o rozgrywkę w ten tytuł. Mhm. Factory Funner. Rozgrywka potrwa około pół godziny, od 1 do 6 graczy. Gierka, w której będziemy musieli tutaj w fabryce pomieszać troszkę kolorów. Różnymi rurociągami będziemy tutaj budować rury. Jeśli graliście w gierkę od Rebela... Botanik? To też, ale no ta z tymi cyferkami. Mi pasuje. O, po prostu mi pasuje, gdzie mamy takie rury. To może się troszkę z tymi rurami kojarzyć, tylko tam bardziej musimy... W ogóle. Bo no rury łączymy. No ale tylko tyle, to jest, widzisz, jak nagle byś miał grę, w której są pszczoły, a dwie byłyby o czymś innym, to powiedziałbyś, że są do sobie podobne? Mhm. Bo są o pszczołach? Mhm. Jak na przykład miodny bzyk i te? Miodek od Awaken Realms? No identyczne. Kurde, ty, dwie różne gry, jedna z jednego biegu, na druga z drugiego. No dobra, motyw jest ten sam, może być? No dobra, no to tutaj gra dla hydraulików. Motyw o rurach, tak. Natomiast... Albo dla tancerzy. Albo dla malarzy. Malarzy? No bo farby mieszamy. Mamy tutaj mnóstwo kafelków, mnóstwo właśnie tych rur, mm-hmm. tych kształtów, złączek, prostych rur, kolanek i innych takich no. tego typu. Więc karton jest wypchany po brzegi, a się nie domyka. No naprawdę, tu jest napisane 154 elementy rur. Tak. Więc ogrom. Planszetki też są w ogóle duże, no tym bardziej, że tu jest ich mnóstwo, bo jest dla 6 graczy. Więc dlatego pudło jest takie ciężkie. Ale generalnie polega ta gierka na tym, że dokładamy sobie kafelki, no i będziemy musiały się tak zgadzać ze sobą kolory, że jedna wyprodukowana farba może być inną farbą do innego kontenerka, powiedzmy. Mm-hmm. I musi iść tymi rurami. Te rury mogą po sobie iść, nachodzić, przechodzić, nachodzić. Im więcej wykorzystamy złączek, kolanek i innych takich, tym mniej punktów dostaniemy. Jeżeli będziemy korzystać z mniejszej liczby elementów, tym dla nas lepiej. Ale to czasami jest ciężko osiągnąć, żeby się wszystko ze sobą zgadzało, bo te kafelki z tymi farbami, one są poprzekręcane, poprzestawiane. Miszmasz totalny. To jest trudne. Jakby mam wrażenie, że to było takie trochę skomplikowane. Mm-hmm. Tutaj mamy na przykład kafelek i jest narysowane, że mamy liczby i takie kropki. Te liczby, one stąd wychodzą. Czyli stąd wychodzą dwa niebieskie jakby wartości, do dwóch niebieskich na przykład innych kafelków może iść. Tutaj jest kropka napisana, że potrzebuje jedno niebieskie i trzy żółte. Czyli stąd do tego musiałoby przyjść coś, co miało wartość 3, wpłynąć z innej strony, żeby spełnić sobie ten kafelek. Tutaj mamy to samo. Mamy jedno żółte musiałoby wpłynąć, trzy żółte wpłynąć i dwa różowe stąd wypływają. Tak, trzy zielone. Dwa różowe wypływają. Więc połączyć jak teraz to wypłynie później, stąd różowe, to różowe już jest farbą, które może być spełnieniem celu innego kafelka, do którego musi wpłynąć farba. Tak. Więc tutaj są kafelki takie startowe, po prostu takie beczułki z farbami, które każdy otrzymuje i one są tym naszym startem, ale my potem dzięki tej naszej sieci, tej kanalizacji można by rzec, rozwijamy tę fabrykę, aby się wszystko sobą zgadzało, to naprawdę jest bardzo, bardzo ciężko. I my gramy tu symultanicznie, powiem wam, że my najpierw mamy wyłożone kafelki, które możemy sobie dobrać, dobieramy je, układamy i wtedy rozpoczyna się gra, że każdy gra sobie taką logiczną swoją układankę, czyli ja gram sobie, dobieram sobie te rurki i układam, tu nie płacę za żadne rurki, po prostu je dobieram ze środka i układam tak, żeby to połączyć. Drugi gracz robi dokładnie to samo, więc wtedy jakby gramy sobie osobno, tak, całkowicie. Powiem wam, że ja potrzebowałbym chyba zagrać to jeszcze raz, bo my w to raz tylko zagraliśmy. I z jednej strony mi się to podobało jako smart, jako taka gra logiczna. No bo trzeba było, żeby rzeczywiście tu trochę pokombinować, jak to fajnie połączyć. Nieraz byliśmy tak zablokowani, że się nie dało. Mhm. I tak naprawdę mimo tego, że wydaliśmy naprawdę mnóstwo elementów, to zdobyliśmy na przykład jeden punkt. Tak, dokładnie. I to nie było w ogóle opłacalny interes, bo potem nasza plansza była zawalona tymi wszystkimi rurami, my je potem możemy ściągać. Tak, no ale tak naprawdę to się nie opłaca, nie? Nie opłaca, nie. No. Więc jakby, no jeszcze nie wiem, co o tym sądzisz. Nie zachwyciło mnie tak jak na przykład te inne. Jest fajnie,
Ale potrzebuję jeszcze w to zagrać, tak, żeby ocenić lepiej. On Tour, czyli gra, która trochę rozpętała na ostatnim spotku, chyba na ostatnim to było spotku, nie? Aferę, bo kaczka miała być dostępna za 20 zł, my żeśmy tam wlecieli, Gosia nas nakręciła, Iwka to samo. Okazało się, że gry nie było. Tak. Więc my zagraliśmy w nią na tym BGA i na BGA mieliśmy takie... Ja w ogóle chyba nie skumałem zasad. Ja nie skumałem zasad. Może. Dlatego na BGA. Bo na przykład Gosia powiedziała, że ona jest zachwycona tą grą. Ta gierka to w ogóle jest takie, ona ma jakby dwa warianty, bo z jednej strony jest mapa USA, z drugiej strony jest mapa Europy i będziemy sobie po prostu łączyli konkretne w przypadku Stanów Stany, w przypadku Europy kraje europejskie. No. Mamy karty dla konkretnych właśnie tych... Dla USA i dla Europy. Tak. Mamy kostki, w której będziemy rzucać i będą konkretne wartości na tych kartach, które będziemy sobie... wkreślać. Tak. Bo to jest tak, że na przykład wyciągamy kartę i tu, dajmy na to na tej... no, na Europie. Europa jest zaznaczona teraz, że możemy zaznaczać na południu Europy, wpisywać. Ja rzucam kostkami, wypadło 9 i 4 i teraz mogę z tych liczb utworzyć 94 albo 49. I teraz mogę wkreślić coś na swojej mapie, jeżeli chodzi o Europę, to z tej strony, na swojej mapie coś na południu, czyli tutaj, w tych państwach. Jeżeli wkreślę to w Słowenii, to dostanę, jakby będę mógł to zakreślić w kółko dodatkowo, nie? Czyli jak sobie znajdę tutaj Słowenię, o, i wpiszę, czekaj, Słowenię, Słowenię, tak, tu Słowenię, to zakreślam sobie tutaj na przykład 94 i zakreślam w kółko. My będziemy wpisywać te liczby w tę planszę, aby utworzyć najdłuższą trasę koncertową. Ponieważ my jesteśmy na trasie koncertowej, on tour, wiadomo. I będziemy potem te liczby łączyć ze sobą jakby w kolejności rosnącej. Ale w takim ciągu normalnym. Ciągu, tak, tak, tak. Jeżeli oczywiście się przerwie ciąg, to przerywamy naszą trasę, nie? Więc jakby tyle. Ja to przeczytałem na razie. Bo przeczytałem sobie instrukcję do tego, ale to jest gra, w którą nie zagraliśmy fizycznie, a graliśmy tylko raz na BGA i rzeczywiście Marcin może nie skumał zasad. Bo stwierdziliśmy tak, że ale, no nie wiem. Ale ona ma naprawdę potencjał, tylko ja muszę w ogóle właśnie w to sobie zagrać standardowo i zobaczymy, co z tego wyniknie. Jest w ogóle pięknie wykonana, nie? Więc bardzo mi się spodobało. Through the Desert, czyli przez pustynię. Słuchajcie, gierka od pana Rainera. Gierka, która jest po prostu fenomenalna w środku. Te komponenty to są po prostu cud, miód i malinka. Ale to znowu jest ciężki karton, który jest wypchany po brzegi. No zresztą możecie zobaczyć. A te instrukcje w ogóle są, wiecie... Na jednej stronie. To jest na jednej stronie, więc to jest... Słuchajcie. Mnie... Małe wielbłądy plastikowe. W tylu kolorach. Oazy. W formie takich figurek. Palemki. Które będziemy układać na planszy. Ponieważ my tutaj będziemy mieli żetony jeszcze takiego różnej wody i tak dalej. Żetony punktu, żetony wielkości, długości i tak dalej, i tak dalej. Mamy swoich jakby takich przewodniczących karawany. Riderów. Liderów karawany, że oni są na każdym kolorze wielbłąda, który występuje, jest nasz kolor gracza, który siedzi sobie na nim. To jest po prostu jeździec, prawda? Lider. A nie, bo to jest lider sam karawany. Jeździec to jest ten typek, który siedzi na wielbłądzie, jest liderem. Tak, okay. Lider karawany. W tej grze będziemy budować jak najdłuższą karawanę w swoim kolorze. W sensie w kolorach tych do naszego, ponieważ na początku gry, na planszy, kładziemy sobie na planszy żetony tych oazy, w konkretnych miejscach, potem na resztach miejscach, na konkretnych heksach będziemy układać te żetony właśnie o te z takimi różnymi punktami i po prostu teraz na początku gry każdy z graczy umieszcza w jakimś miejscu na planszy swojego tego jeźdźca, tego lidera i od tego lidera jego nie będziemy ruszać w ciągu gry. W ciągu naszej tury będziemy dobierać sobie dwa kolory, jakie chcemy, dwa wielbłądy, możemy dobrać dwa pomarańczowe, dwa żółte, jeden żółty, jeden czerwony i tak dalej i będziemy budować karawanę. Będziemy dokładać te kolory swoich wielbłądów, które dobieramy, do swojego lidera, tak aby tworzyć jak najdłuższą karawanę. Ale będziemy ją tworzyć po to, aby oddzielać terytoria, ponieważ będziemy dostawać punkty za zamknięty teren, czyli im więcej odetniemy, tym więcej punktów dostaniemy. Trochę jak w Anku takie odcinanie wielbłądami. Wielbłądami. Dokładnie tak samo. Tu oczywiście, jeżeli mamy tą samą karawanę, budujemy nasz in, dwóch graczy nie może się spotkać, bo ciężko będzie określić, kto którędy szedł, które wielbłądy należą do niego. Nie mogą wielbłądy leżeć na tej samej planszy, na tym samym polu. Są tam pewnego rodzaju ograniczenia, ale rzeczywiście dostajemy punkty za dotarcie do oazy, dostajemy punkty za te żetony, które leżą na środku, jeżeli je zdobędziemy, bo na przykład położymy wielbłąda na jego miejscu. Więc rzeczywiście to jest takie bardziej odcinanie powierzchni i dbanie o jakby całe takie duże terytoria. Ja jestem ciekawy, ponieważ ta gra rzeczywiście w zasadach nie wydawała mi się trudna, a wydaje mi się, że może być taka wścibska, nie? Mhm. W sensie ona należy do The Strategy Line, dokładnie tak. Czyli do tego... Ale nie wszystkie w ogóle mają te kategorie.
Bo chyba wiesz co, niektóre... To chyba jakieś nowsze muszą mieć, bo na przykład ta nie ma, ta była Fun for Everyone. Tak, bo ta też jest nowa, ta też jest Fun for Everyone. A te mogą być stare, bo mają jeszcze nie logo Allplaya, tylko Board Game Tales'ką. A, okej. Okay. To wydawnictwo kiedyś tak się nazywało, a teraz zmieniło nazwę na Allplay. Okej. Okay. Stąd też widzisz tutaj na Habitats też jest Board Game Tales i też nie ma tego określenia, nie? A Habitats gdzie... jest starą grą? W sensie jeszcze pod tym starym tym wydawane. Okej, okay, myślałem, to jest coś nowego bardzo. No może, nie, bo mi się wydaje, że to jest nowa edycja. A, okej. Okay. A gra jest chyba starsza. Dobra. Wiesz? Dobra, no nieważne. No nieważne, dobra, otwiera się. Więc takie tytuły do nas wpadły. Słuchajcie, ja jestem w ogóle oczarowany jakością tych gier tego wydawcy. Ja też. Tym, że one są naprawdę proste w zasadach, jestem a dostarczają mnóstwo fajnych emocji. Jestem zażenowany, że żaden polski wydawca się za te gierki nie zabrał jeszcze. No, że Habits na przykład, Habitats nie jest wydane, nie? To dziwne bardzo. Albo, że te w ogóle wykreślanki nie są wydane. Nie wiem, ale mam wrażenie, że to jest naprawdę dobra jakość, to nawet pudełka są dobrej jakości, są takie no twarde, ciężkie. No chyba, że, no wiecie, no my je też dostaliśmy, tak? Natomiast nie wiem, ile szczerze one kosztują. Te chyba duże kosztują 150 zł, okay, albo 140, a te małe 74. A okej, okay, no to nie jest to złe, na natomiast tej stronę. Żeby też na tym Polak zarobił, w sensie wydawnictwo, no to nie wiem, czy to się po prostu może im nie opłaca, no nie mam pojęcia, nie dlaczego wiem. Nie są wydawane. Nie wiem, ale my jakby mamy takie i piszcie może w komentarzach, to może my będziemy mogli wtedy więcej nagrać coś o każdej, może nie o wszystkich, bo wiadomo, to by musielibyśmy siedzieć wiesz, w domu i nie pracować, ale jak będziemy mieli czas, aby chcecie na przykład poznać jakieś zasady jakiejś gry, żebyśmy ją bardziej pokazali, albo chcecie, żeby pojawiła się w jakimś gameplayu, to napiszcie to nam w komentarzach, to my wtedy jakby postaramy się coś nagrać. Jasne. Nie? Dobra, tyle. Tyle. Oczywiście w portfolio tego wydawcy jest więcej gier i mam nadzieję, że więcej się u nas pojawi, ponieważ ja jestem po prostu zauroczony tymi grami. Tyle od nas, bardzo dziękujemy, że jesteście, a my pewnie grillujemy dalej. Tak, trzymajcie się, do zobaczenia. Hej!